Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie znaki Trygonu Powietrza na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego bliźnięta wagi wodniki. Zaczynamy. Tu odkładam to na razie. Ok, moje drogie bliźnięta, co dla Was? Zrobimy to trochę inaczej w tym tygodniu. Ok, na poziomie emocji. Czwórka monet. Emocjonalnie przywiązanie do jakiejś, powiedzmy sobie, kwestii, która w mojej ocenie może być tak, że nie daje Wam już satysfakcji emocjonalnej. Dlatego, że w czwórce monet mamy do czynienia z sytuacją, w której trzymamy się za cięcie czegoś bardzo mocno, jakiegoś pomysłu, jakiejś relacji, no czegoś, z czym jesteśmy niewątpliwie emocjonalnie połączeni, a de facto często nie zauważamy, że jakieś nowe, świeże historie emocjonalne omijają nas, tak? A nie chcemy się upuścić czegoś, nie chcemy się upuścić naszego, gdzieś tam też, wiecie, mamy jakieś zdanie o czymś na przykład wyrobione, tak? I to się wiąże z emocjami. I trzymamy się tego przekonania też. Więc powiedziałabym tak, dobrze jest, słuchajcie, żeby był przepływ energii. Tutaj nie ma. Tutaj są emocje, które stoją w miejscu od jakiegoś czasu i de facto ani w lewo, ani w prawo. Na poziomie myśli król buław. Moi drodzy, możecie myśleć o kimś, kto jest bardzo charyzmatyczny, kto jest bardzo, powiedziałabym, pewny siebie, kto zwraca swoją uwagę niewątpliwie swoim istnieniem, tak to nazwę. Król buław to jest osoba, która jest liderem, często naturalnym liderem. To też energia karty, która mówi, że być może będziecie miały jakąś wizję długoterminową, w jaki sposób zmienić coś w Waszym życiu i będziecie mogły absolutnie zaplanować sobie to, przemyśleć, w jaki sposób zmienić to, wprowadzić tę zmianę w sposób kontrolowany, tak? Jak kontrolować swoje sprawy bez strachu, o tym też mówi moim zdaniem ta energia. Oprócz tego w królu buław to jest, słuchajcie, energia, w której my myślimy o kwestiach w sposób przedsiębiorczy, cenimy sobie przedsiębiorczość. Mamy bardzo odważne pomysły, tak? Trochę nastawione na nas, ale ja uważam, że zdrowy egoizm jest jak najbardziej, wskazany, więc bardzo ciekawe. Szczególnie tutaj, jeśli emocjonalnie jesteście do czegoś przywiązani, to ten król buław może Wam pomóc odkryć w ogóle nowe tereny, tak bym powiedziała. Król buław jest pewny siebie. On patrzy w przód jakby z niezwykłą pewnością tego, co chce dokonać, czego chce dokonać. Więc na poziomie działania, co dla Was? Paź buław, no widzicie? Duża zachęta do tego, żeby iść za ciosem, żeby realizować, tak? Paź buław, słuchajcie, to jest takie działanie, w którym my skupiamy się na tym, żeby wszystko było po naszej myśli. I idąc gdzieś tam do przodu, ignorujemy niemal każdą przeszkodę, tak? Intensywność tego działania jednak jest bardzo wyczerpująca i ona być może nie potrwa długo, więc wykorzystujcie tą energię. To jest dużo takiej świeżej gdzieś tam zachęty do tego, żeby działać. Absolutnie tak. Tutaj też, słuchajcie, to jest może jakaś nowa faza, która jakby jest spowodowana Waszą chęcią jakby wprowadzenia czegoś nowego do Waszego otoczenia codziennego. Trzeba być optymistycznie nastawionym do tego działania, tak? To mogą być też nowe wiadomości, możecie wymieniać się w ogóle z kimś, korespondować, bo paziowie często oznaczają wiadomości. Możecie otrzymywać wiadomości, wysyłać wiadomości, tak? Może być duży przepływ gdzieś tam informacji, tak bym to nazwała. W kwestiach finansowych, zawodowych, słońce, więc życzę Wam tego. To jest optymizm, to już nie chodzi o to, że nagle, wiecie, no, wygramy, trafimy szóstkę w totka. Może ktoś trafi, tego życzę również. Natomiast to jest w ogóle, wiecie, co mi się wydaje, że po jakimś na przykład takim, to się przydaje bardzo, bo po jakimś takim czasie, szczególnie tutaj, gdzie jest emocjonalne przywiązanie i tak naprawdę czujemy, że
że powinniśmy coś zmienić, to słońce przynosi ten optymizm. W kwestiach finansowych to są dobre wiadomości też często. To jest pomyślna realizacja jakiegoś zadania, które sobie założyłyście. To raczej kwestie finansowe no, nie pogorszą się, przynajmniej powiem w ten sposób. Może dla niektórych z Was, kochani, się po prostu coś poprawi. To jest też energia, w której my z radością staramy się robić to, co do nas należy. Część z Was może z radością rozpocznie jakieś nowe przedsięwzięcie i to spowoduje, że po prostu dużo, dużo radochy, dużo zadowolenia z tego przyjdzie, tak? Jakiś sukces dla części z Was w pracy, w kwestiach domowych, w kwestiach zawodowych, bo to też jest energia sukcesu. Dobrze, bardzo Wam dziękuję, moje drogie bliźnięta, i teraz wagi. Moje drogie wagi. Co dla Was? Karty są przygotowane, wypadają same. No i zobaczymy. Na poziomie emocji mamy rozczarowanie. Kochane moje wagi, to jest rozczarowanie, albo może inaczej. Pamiętajcie, że jest to tylko tygodniowe rozłożenie, więc no coś Was rozczaruje, ale w tym znaczeniu, że to jest taka logika, która rani nam serce. Tak, zdajemy sobie sprawę, że coś było nierealne, że coś nie miało solidnych fundamentów, że musimy coś zamknąć, że ktoś był wobec nas nieszczery na przykład, tak? I to, że sobie gdzieś tam zdajemy z tego sprawę, że zaczynamy o tym myśleć logicznie, analitycznie, dochodzić do pewnych wniosków, może powodować pewnego rodzaju rozczarowanie, pewnego rodzaju ból, pewnego rodzaju smutek. Dla każdego coś innego. Natomiast to jest jakiś taki sztorm, który przechodzi, sztorm tych myśli głównie, który powoduje, że serce boli i nadejdą lepsze dni, tak? To jest dla mnie logika, która po prostu powoduje ból serca. Dla części z Was może się okazać, że będziecie musieli zerwać jakąś relację, pożegnać jakąś sytuację, z którą byliście emocjonalnie po prostu zżyci, związani, nie wiem, no to są różne sytuacje, tak? Część z Was zmieni pracę, na przykład, daję przykład, i będzie ubolewać nad tym, że musi zostawić poprzednie towarzystwo, poprzednich współpracowników, których po prostu bardzo się lubiło, na przykład. Więc to są różne sytuacje. Natomiast doskonale zdajecie sobie sprawę, że jakby ta logika nakazuje takie, a nie inne działania. Dojście do pewnych logicznych wniosków, do pewnych gdzieś tam konkluzji powoduje, że jest nam nieprzyjemnie. Zobaczymy dalej. Na poziomie, no widzicie, dojście do jakichś konkluzji. Mamy asa mieczy. As mieczy to jest sukces w zasadzie, więc uważam, że z czymkolwiek nie wiąże się to rozczarowanie, to ono wyjdzie Wam na dobre w gruncie rzeczy, dlatego że to jest ta klarowność myśli, którą osiągacie, tak? To jest ta przejrzystość w postrzeganiu sytuacji, której bardzo często nam brakuje w życiu i która nas gdzieś tam, no nie powiem ciągnie w dół, ale w jakimś znaczeniu ogranicza. To jest czas dla Was, aby osiągnąć mentalny sukces. Czasami logika nakazuje pożegnać się z czymś i dlatego serce boli, tak? Ale doskonale wiemy, że coś dłużej nie może być kontynuowane, że coś dłużej nam nie służy, jak to się mawia kolokwialnie, że coś dłużej po prostu nie ma sensu czegoś ciągnąć. I to jest dla mnie trochę taka energia. Ten miecz reprezentuje Wasz intelekt. I będziecie w naprawdę w wysokiej formie. Nie będzie wielu przeszkód, których nie pokonacie, tak długo jak nastawicie się na sukces, tak? Na zwycięstwo. Więc wszelkiego rodzaju zawirowania, moim zdaniem, pokonacie intelektualnie, pokonacie mentalnie, absolutnie. Działanie. Zobaczcie, jaka Wasza energia. W Królu Mieczy. No więc słuchajcie, no tak, to jest taki tydzień, w którym trzeba do różnego rodzaju trudności, do różnego rodzaju sytuacji zawiłych podchodzić logicznie i analitycznie. Król Mieczy to jest facet, no tak powiem ogólnie, który bardzo ceni sobie pewnego rodzaju klarowność umysłu. On szuka prawdy wręcz, tak? Potrafi balansować emocje z logiką i to daje mu sukces. To jest nawet energia taka, która mówi o tym, żebyście właśnie odsunęli emocje. Żebyście nie przesadzali może, tak, nie wiem, czasem przyszło do głowy z powodu jakiejś zmiany, jakiejś straty nawet czasem, bo de facto wydaje mi się, że to wyjdzie Wam na dobre absolutnie, do polepszenia sytuacji, w której się znajdujecie, tak?
Czasami, no tak jest, że ta logika powinna zapanować nad emocjami, tak się zdarza w sytuacjach życiowych i trzeba podchodzić do takich jakby do takich historii, gdzie no czasami po prostu trzeba emocje schować w kieszonkę i kierować się logiką. Są takie sytuacje, krótko mówiąc, i to może być dla Was taki tydzień. Podejmując decyzję, może nawet się okazać, że Wasza decyzja jest niepopularna wśród innych, tak? I to Wam też może robić przykrość, bo zdajecie sobie z tego sprawę, że to, co mówicie, to, co robicie, to, co zaczynacie, może się komuś nie spodobać. Tu jest rozsądek, tu jest logika, tu jest upodobanie prawdy i robienie tego, co słuszne, tak? To jest w działaniu. W kwestiach finansowych, proszę, odrodzenie. Dokonujecie jakichś zmian w kwestiach finansowych, dokonujecie jakichś zmian w kwestiach materialnych, w kwestiach zawodowych. A tutaj jesteście po prostu szczerzy ze sobą i będąc, to jest duża energia, tak właśnie chodzi o super, że mi to przyszło do głowy, słuchajcie, bo dla mnie to jest tydzień ogromnej szczerości, prawdy. Znalezienia prawdy, poszukiwania prawdy, bycia szczerym ze sobą, z innymi. Po co? Po to, żeby odrodzić się. Być szczerym ze sobą. W energii karty sąd to jakby my patrzymy na swoje potrzeby. Przeszłość, z czymkolwiek się nie będziecie żegnać, musicie zostawić ją za sobą. Powinnyście, przynajmniej nic nie musicie. Bo teraz jest czas na Wasze odrodzenie, tak? I o tym mówi energia karty sądu. To jest też uwolnienie się od jakichś lęków, które nas blokowały, żeby się rozwijać. I może zdawaliście sobie z tego sprawę absolutnie. Że coś Was blokowało, coś Was trzymało. I trzeba to przeciąć, są same miecze, zobaczcie, żeby ruszyć do przodu, ok? Więc macie moim zdaniem taką bardzo dobrą formę w ogóle intelektualną do tego, żeby troszeczkę też poporządkować pewne kwestie, które mogły tego wymagać od dłuższego czasu. Trzymam za Was kciuki, uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie. A teraz wodniki. Trzecia talia przygotowana. Uwaga, wodniki, emocje, umiarkowanie. No cóż mogę powiedzieć? Emocjonalnie, no to pięknie, bo to jakby jest taka karta, która sygnalizuje, że jakby no ciężko będzie Was wyprowadzić z równowagi. Będziecie bardzo dbać o ten swój spokój wewnętrzny. Balans, jakby balans będzie bardzo ważny, harmonia własna będzie bardzo ważna, emocjonalne też jakby przywiązanie się do jednej konkretnej jakby sytuacji, w sensie takiej długoterminowej, która daje nam spokój, bo czujemy, że jesteśmy dokładnie tu, gdzie trzeba, tak, w czasie tego naszej podróży przez życie, więc po prostu spokój, umiarkowanie, absolutnie. Harmonia, balans, kultywowanie tego, uspokajanie się, jeśli trzeba, w sensie znajdowanie tego spokoju w sobie lub znajdowanie sposobów, jak ten spokój osiągnąć, tak bym rzekła. Następnie intelekt. Mamy głupca. To jest, słuchajcie, moim zdaniem rozmyślanie o jakimś kolejnym kroku w jakiejś sytuacji, o podjęciu nowych działań. W ogóle takie pozytywne myślenie, które powoduje, że patrzymy w przyszłość z otwartym sercem, tak? Tu jest spokój, tu jest optymizm, patrzymy w życie, w przyszłość z otwartym sercem. Gdzieś tam staramy się być pozytywni. Pozytywne myślenie, tak bym powiedziała. Dużo pozytywnego myślenia, skupianie się na tym, co dobre. Entuzjazm też taki, który gdzieś tam wynika z naszego podejścia do spraw, że nie ma czarnych myśli. No więc super. Działanie. Magik. No kochani, tu początek ze spokojem, wchodzicie w jakiś początek, w działaniu startujecie z mniejszą lub z większą rzeczą na tej podróży swojej dotychczasowej lub zaczynacie w ogóle nowy jakiś aspekt swojego życia, jakiś nowy pomysł, zdajecie sobie sprawę, że de facto macie wszystko wokół siebie, żeby to zamanifestować, żeby to zrealizować i podobnie jak tu, tak i tu, to jest duża jakby prośba do Was, żeby działać ze spokojem, żeby to było oparte na pozytywnym gdzieś tam, pozytywnych aspektach, pozytywnym myśleniu, żeby do siebie przyciągnąć to, co najlepsze. Kreatywne działania tutaj też są absolutnie i to przynosi to, co najlepsze, manifestujecie wtedy to, co najlepsze w Was.
To jest też energia, że już przestałyście o kimś lub o czymś marzyć i teraz chcecie to mieć. Też tak może być. I zawodowo, finansowo, cesarzowa. No więc słuchajcie, no to jest jakby, scenariuszy jest kilka, na te główne to jest tak, zawodowo, finansowo, cesarzowa, to może być szefowa, szef w Waszym otoczeniu, która może być dla Was życzliwa w przyszłym tygodniu, może zamanifestujecie właśnie, będziecie chcieli porozmawiać z tą osobą, no zapewne o jakimś dodatkowym, nie wiem, no dodatkowym pieniądzu, tak to nazwę. To dla osób, które prowadzą własne działalności, to jest bardzo ładny prognostyk na najbliższy tydzień, żeby się nie bać iść za swoimi gdzieś tam nowymi pomysłami, marzeniami, dlatego że to może się fajnie później jakby przekształcić na sferę finansową. Cesarzowa, numerologiczna trójka, możecie ją spotkać w przyszłym tygodniu, realizując swoje kwestie zawodowe. Ona może Was wesprzeć, pomóc Wam, przynieść dużo dobrego. Dla Was to jest taka energia, żeby tworzyć wokół siebie po prostu to, czego faktycznie chcecie. Być kreatywnym. Zobaczcie, więc jakby starajcie się kreatywność swoją wykorzystywać absolutnie w przyszłym tygodniu. To przyniesie Wam naprawdę sporo dobrego. Jeśli nie od razu, to w terminie późniejszym, tak? Bo też tutaj mamy 2, 2, jakby 0 i 1, czyli jakbyście coś i trójkę, czyli to jest początek de facto, tak? Ale ta kreatywność w przyszłym tygodniu może być bardzo ważna. Kreatywne rozwiązywanie problemów różnego rodzaju, tak? I jakby bez lęku dzielenie się ze światem, tym, co macie do zaoferowania. Także to świat może Wam coś przynieść, co trzeba będzie wykorzystać. Uważajcie na siebie, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.